Hej, to Zaberka. Słuchajcie, chciałam Wam dzisiaj zaprezentować mój kolejny album, który jest albumem dla chłopca. Jest to album w prezencie od chrzestnych na chrzciny. Natomiast słuchajcie, zamiar był taki, żeby nie był to tylko album na pierwszy rok życia maluszka, ale aby był to taki album, który mama będzie mogła również potem uzupełniać aż do osiągnięcia pełnoletności przez Bobasa. I słuchajcie, jeśli chodzi o wielkość albumu, to okładka albumu ma 23,5 na 32,5. I jeśli chodzi o grzbiet albumu, to jest to naprawdę spory album, bo tutaj jest, słuchajcie, prawie 14 cm. Tak się to prezentuje. Na przodzie okładki mamy literkę A, która jest z Pure and Natural, o ile pamiętam, bo te piórki, które tutaj używałam, są z dwóch firm. Jest Pure and Natural i jest Magiczny Kociołek. Tam mi się wydaje, że jest właśnie z Pure and Natural. Wybaczcie, może coś pomyliłam. Oczywiście kwiaty z Fami Rano robione ręcznie przeze mnie. Mamy też napis album. Mamy słodkiego motylka z kryształków. I na grzbiecie albumu, który też ozdobiłam, mamy również A, ponieważ chłopiec nazywa się Alan i data urodzenia ozdobione tylko kropelkami z Nuvo. Słuchajcie, chciałam, żeby ten album w razie W się rodzicom nie rozchodził i że tak powiem, żeby on rósł w miarę ze zdjęciami. Dlatego, aby utrzymać album, jest on na gumeczkę robiony. Pierwsza strona, jak otworzymy, nie wiem, czy będziecie widzieć, wybaczcie, ale o, może tak, no cóż, niestety, mamy tutaj na okładce mini książeczkę na zdjęcia USG i tutaj również mamy rozwiązywaną książeczkę, w której pomieszczą się zdjęcia 9x13, słuchajcie. I tych zdjęć tutaj już pomieści się 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, tak? Czyli na przykład na taki pierwszy okres, powiedzmy, jak tam mama w ciąży, czy jak tam, no mówię, rodzice będą chcieli, tak sobie tam będą uzupełniać. A na pierwszej stronie mamy zdjęcie maluszka, mamy imię, wyembosowaną rameczkę, wycięty lew z wykrojników i ja go specjalnie malowałam, żeby były te akcenty typu brzuszek i mordka i tak dalej. Oczywiście godzinę, waga, wzrost. Tutaj już daty nie umieszczałam, ponieważ data jest na okładce. Na pierwszej stronie mamy kopertkę zamykaną z tekturką słodki Bobas. Mamy również książeczkę na zdjęcia 9x13. W takiej książeczce spokojnie 4 zdjęcia. Mamy też dużego taga, gdzie zmieści się zdjęcie 10x15. I słuchajcie, tutaj również dołożyłam do kompletu, gdyby mama chciała sobie dokleić właśnie jeszcze jakieś tekturki ozdobne, plus zestaw napisów taki na pierwszy rok życia, ja to nazywam, typu właśnie pierwszy spacer, pierwszy ząbek, pierwsza noc w domu, pierwsza kąpiel, tak, tego typu napisy to tutaj umieściłam, żeby mama mogła sobie właśnie pod zdjęciami, jak będzie chciała, umieścić. Słuchajcie, druga strona. Na drugiej stronie mamy wodospad. Wodospad, który jest na, już nawet nie pamiętam, 8 kart. Czyli spokojnie pomieścimy 16 zdjęć 10x15. No tutaj może jedno mniejsze z racji tego, że jest tak. Mamy również, słuchajcie, kopertę, w której też są pochowane tekturki, gdyby właśnie mama chciała sobie coś tam jeszcze dokleić, tak? Nie chciałam jak gdyby tutaj za dużo też umieszczać, po to, żeby rodzice mieli swobodę, że tak powiem, w dokładaniu tych dodatków. Jest oczywiście klapka zamykana na wodospad, jest ukryty, jest zamykany tutaj klapką z ozdobną rozetą i na samej górze mamy kaboszon. Na kolejnej stronie mamy klapki, które się tutaj obydwie otwierają, także tutaj spokojnie się zmieści też zdjęcie. Tutaj mamy stronę wolną i słuchajcie, ja tutaj zostawiłam dwie małe kopertki, już nie wkładałam w nie nic, dlatego że jak widzicie, wszędzie jest pełno podokładanych różnych taków, które można sobie coś popodpisywać i wtedy spokojnie one tutaj w te
koperty mogą wejść. Zresztą tutaj też spokojnie zdjęcia się zmieszczą. Kolejna strona to jest strona, gdzie mamy dwie duże kieszenie. Jedna jest tutaj, kieszeń, i druga, w której też umieściłam kilka tych tagów, również tutaj jest. W ogóle słodka jest tekturka, książę tu śpi, także tak to wygląda. I słuchajcie, jeśli chodzi o tą kolekcję, to klient prosił mnie, aby była ona właśnie w takich delikatnych kolorach. Bardzo się spodobał mój poprzedni album dla chłopca, który właśnie też był robiony z tej kolekcji, czyli turkus, taki delikatny niebieski, srebro, biel, szarości, tak to wygląda. I też tutaj mamy oczywiście słodkie tekturki. Na kolejnej stronie, słuchajcie, mamy... Strona jako strona jest pusta, natomiast tutaj mamy na magnes zamykaną książeczkę, która się, słuchajcie, naprawdę bardzo, ale to bardzo otwiera. I z wierzchu książeczki po zamknięciu mamy również belly band, także tutaj spokojnie możemy jeszcze coś powkładać. Ja włożyłam takiego dużego taga po to, że może mama chciałaby sobie coś podpisać, tym bardziej, że w środku mamy również włożone dwie maty na zdjęcia, czyli spokojnie cztery duże zdjęcia i jedną taką srebrną, i ja włożyłam też taką małą kopertkę przezroczystą, gdyby mama chciała coś tam sobie schować. Tutaj też spokojnie jeszcze nam się pomieszczą zdjęcia, także i tutaj zdjęcia się pomieszczą i spokojnie tutaj. Także tak to wygląda. Kolejna strona to jest pionowy belly band, ozdobiony tylko i wyłącznie taką słodką tekturką mamy z dzieckiem. Po to, że gdyby mama chciała, to tak jak mówię, no tych zdjęć można tutaj sobie sporo powtykać. Na kolejnej stronie, słuchajcie, album w ogóle jest spory, dlatego że on ma 10 kart, tak? Czyli to jest aż 20 stron. Mamy kieszeń, w której mamy właśnie włożoną zarówno matę na zdjęcie, jak i taga, jak również mamy zrobioną taką sporą książeczkę. Słuchajcie, ona się też rozkłada. Gdyby mama chciała, to tutaj spokojnie te zdjęcia Insta, czyli tam 10x10, tutaj spokojnie się zmieści 2, 4, 6, 8, 10 i 11, można jeszcze coś włożyć. Też z kieszonką, z tagiem, czy też może mama będzie chciała sobie jakieś zapiski zrobić. Słuchajcie, no także tutaj już kwestia tego, jak co, co kto sobie zaplanuje, tak? Mamy również tutaj kopertkę też zamykaną na... Ja zawsze zapominam, jak one się nazywają, no nieistotne. I kilka też takich mniejszych tagów. Oczywiście ona nie jest do końca doklejona, więc spokojnie można sobie tutaj... umieścić za tym. Na kolejnej stronie, słuchajcie, mamy stópki takie słodkie i czekajcie, to tylko tu umieszczę. Jeśli chodzi o te ozdobniki, tak to wygląda. Natomiast mamy tutaj również klapkę, która się odkrywa do dołu, także i małą kopertkę, także spokojnie tutaj zdjęcia można umieścić. Tutaj również zdjęcie, gdyby mama chciała, może coś sobie też schować. Jak również w klapce mamy kieszonki, także tutaj też spokojnie, słuchajcie, jeszcze zdjęcia można umieścić. Kolejna strona jest to również strona z ukrytym wodospadem, natomiast to się rozwiązuje. I słuchajcie, tutaj mamy 6x9x13, czyli spokojnie 12 zdjęć tutaj możemy umieścić, plus tutaj kolejne 13 zdjęcia. Mało tego, tutaj mama też może sobie jakieś zapiski zrobić, gdyby chciała. Naprawdę, słuchajcie, no ja... zawsze lubię zostawiać jakieś, czy właśnie dokładać też dodatki do albumów, po to, żeby osoba, która taki album dostanie, jak gdyby mogła też go częściowo sama stworzyć, tak? Nie lubię od razu tutaj narzucać, co gdzie ma być, dlatego też na przykład nie, tak jak na początku oznaczyłam, jakie wielkości mają być zdjęcia, dalej już tutaj nie stemplowałam, dlatego że
Myślę, że mama już, jak tak na początku ma te oznaczenia, będzie wiedziała, z czym to się je. Natomiast jeśli, też nie każdy chce obklejać zdjęcia, tak, z dwóch stron. Może być też tak, że może mama będzie chciała sobie nakleić zdjęcie z jednej strony, a tu, gdzie jest białe, na przykład je opisać. Także już tam nie stemplowała. Słuchajcie, kolejna strona, tutaj mamy stronę z taką przezroczystą kopertką. I tutaj są różnego rodzaju napisy i dodatki na właśnie kolejne lata życia, czyli typu moje drugie, trzecie i tak dalej, urodziny aż do osiemnastki, ale również mamy pierwszy dzień w szkole, tak, pierwszy dzień w przedszkolu, opisy typu Boże Narodzenie, Wielkanoc, wycieczka gdzieś, tak. Także można takie gotowe, tylko tam dopisać, gdzie, tak, data, jakiś krótki opis. No, no kwestia tego, jak będzie się działo. Tak samo w tej kopertce, gdzie są dodatki na pierwszy rok, również jest na przykład nasze pierwsze wspólne święta. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o tą stronę, to tutaj mamy wyjmowaną książeczkę i tutaj ona pomieści naprawdę cztery, ale duże zdjęcia, bo te potem jest 13 na 15. Tak, 13 na 15, czy nawet 15 na 18, także to naprawdę duże zdjęcia. Tutaj mamy dwie klapki, które się otwierają, także tutaj spokojnie jeszcze wejdą zdjęcia z Insta, zarówno w tej jednej, jak i w tej drugiej klapce. Tutaj może być jedno duże zdjęcie, naprawdę, słuchajcie, no, jak ja liczyłam, powinno się zmieścić około 240 zdjęć. No, kwestia tego, czy to będą mniejsze, większe zdjęcia. Jeśli ktoś będzie używał mniejszych, wklejał mniejsze zdjęcia, no to nawet więcej tych zdjęć się pomieści, tak? Kolejna strona, słuchajcie, to jest strona, gdzie mamy dwie klapki. Jedna otwiera się do dołu, druga otwiera się do góry, także tutaj mamy spokojnie miejsca na zdjęcia, jak i również na tych klapkach. Tutaj również w klapce mamy kieszonkę z matą również na zdjęcia, plus taga do opisania. Kolejna strona to taka strona, gdzie tutaj jest wiązana mała książeczka. I słuchajcie, tutaj już nie obklejałam, dlatego że może mama będzie chciała sobie jakieś zapiski zrobić i ona jest związana. Natomiast ta książeczka, słuchajcie, ona jest na kilka zdjęć, także spokojnie tutaj mama zmieści 6-7 nawet zdjęć, jeśli będzie chciała. Dlatego też tak zrobiłam, bo może tutaj będą zdjęcia, tutaj opis, co na tych zdjęciach jest. No wiecie, to już kwestia tego, jak... Jak to sobie wyobraża, jak to sobie zaplanuje taki album, tak? Także tutaj ja nie narzucam. Na kolejnej stronie mamy również kieszonkę z matami na zdjęcia różnego formatu, 9x13, 10x15, również z tagiem do zapisania, na którym również zmieści się zdjęcie. I tak to wygląda. Już ja może je tu schowam. Kolejna strona, tutaj jest również klapka. Spokojnie zdjęcia też się tutaj zmieszczą, czy to te Insta 10x10, 2-4 sztuki, czy 9x13, tak, także spokojnie i tutaj mama ma miejsce. Na kolejnej stronie mamy również podwójne kieszonki z kopertą, wiecie, ona jest tutaj na końcu ozdobiona również dwoma sklejonymi kabuszonami i to się tak otwiera, już nie będę tego motać, myślę, że każdy zna, jak to, każdy wie, jak to wygląda. I tutaj mamy również dwie kieszenie, jedna kieszeń jest taka bardzo, bardzo głęboka do samego końca, druga kieszeń jest trochę płytsza i również mamy maty na zdjęcia. Ja zawsze robię maty, słuchajcie, z papierów, które mi zostają, dlatego że po pierwsze po wkleju zdjęcia wyjdzie ładna rameczka, po drugie z tyłu one są gładkie, tak więc można po prostu wykorzystać na opis, czy też na wklejenie kolejnego zdjęcia, no to już jak to tam będzie sobie chciał. Następna strona, mamy tutaj belly band, ale podwójny belly band. Czyli, że zarówno, ja jeszcze podejrzewam, że będę dokładać tych mat, zarówno tutaj można pochować zdjęcia, jak i za to można pochować zdjęcia, tak? Ozdobione tylko śliczną taką tekturką ornamentową. Nie wiem, czy wy to widzicie, widzicie? Wybaczcie w ogóle chyba za jakość nagrywania, ale niestety jeszcze nie dorobiłam się namiotu bezcieniowego. Muszę wreszcie zacząć go szukać w ogóle. Na kolejnej stronie mamy dwie kopertki odwiązywane, gdyby mama chciała coś pochować. Ta jedna jest nie doklejona do końca, tylko tutaj na rogach, służy nam za zakładkę. Mamy też matę z tego samego papieru zrobioną na zdjęcia.
Tutaj mamy również kieszonkę z matami na zdjęcia. I tagiem. Słuchajcie, ja też nie robiłam na każdej stronie bardzo dużo zakładek, dlatego że ten album już jest dosyć gruby, a w momencie, kiedy jeszcze dojdą zdjęcia, no to słuchajcie, ten album by nam się tak rozchodził po prostu, więc tego nie robię. Na kolejnej stronie, i to już wiem na pewno, jest słodka tekturka z Pure and Natural. Śliczne jest to takie jakby listkowe serce. Słuchajcie, no nie wiem, czy wy znacie tą firmę, ale polecam, śliczne tekturki robią. I na ostatniej stronie, na okładce, mamy otwieraną klapkę, również z kopertką, w którą możemy sobie coś schować. Tutaj mama ma naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo miejsca do przyklejenia zdjęć. Mamy narożną zakładkę, tylko kieszonkę też oczywiście tak i mata. Jak również, słuchajcie, ja tutaj się nie mogłam powstrzymać, słuchajcie, ja to podniosę. Jezus, jakie to jest ciężkie. Słuchajcie, taki... O, widzicie? Słodki shaker. W chmurce, chmurka jest z fabryki dekoru. Także tak to wygląda. Ja oczywiście, słuchajcie, jak każdy swój album, słuchajcie, no zobaczcie, ile tego jest, tak? No jest, jest to... było co robić, tak? Słuchajcie, jest album, na który poświęciłam między 210 a 215 godzin. Także no pochłonął mnie ten album. Oczywiście jak każdy album, na rogach jest on ozdobiony narożnikami. Ja już tutaj na okładce za dużo, słuchajcie, nie wymyślałam. Tak jak mówię, jest ten słodki motylek. On jest z kryształków. Słuchajcie, sama ta tapeta, ona też się świeci, bo ona jest z takimi drobinkami jakby brokatu, bo to jest oczywiście oklejone tapetą, dzięki czemu łatwo to jest w razie w łup, nawet przy zabrudzeniu, wyczyścić. Kropelkami z Nuvo i tak samo mówię, okładka też jest skromna, ale myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Zresztą zobaczcie, słuchajcie, jaki ten album jest gruby. Czekajcie, ja może was trochę oddalę, jeśli to jest w ogóle możliwe.